Dzień dobry, będę dzisiaj opowiadać o twórczości Jana Lebensteina, nieznanym artyście, którego pracę można oglądać aktualnie w Galerii Sztuki MWA w Lesznie. Są to prace tak naprawdę z bardzo różnych okresów jego działalności, prezentujące różne koncepcje, wykonane w różnych technikach i pochodzące z różnych kolekcji. Świat Jana Lebensteina jest bardzo specyficzny. Trudno tak naprawdę zaklasyfikować tego artysty do jakiegoś nurtu, dlatego że jest on tak odrębny w stosunku do artystów, którzy żyli w tym samym czasie, że nadal pozostaje w jakiś sposób odrębny, że ta odrębność jest jednym z założeń jego twórczości. Artysta sam bardzo często mówił o tej potrzebie zupełnej niezależności od środowisk twórczych, od aktualnych koncepcji, aktualnych trendów. Dobrze, to dajmy może głos artyście. Pozwolę sobie zacząć od jego cytatu. Moje obrazy są metaforami emocjonalnymi. Ich zadaniem jest narzucić widzowi dobitnie, ale bez taniego wrzasku, przeżycie jakiegoś dramatu emocjonalnego, który staram się pokazać za pomocą spontanicznej przenośni. To właściwie taka idea przewodnia pojawiająca się tak naprawdę w wszystkich realizacjach Lebensteina. Widzimy zdjęcie autora już z późniejszego okresu. Sam Lebenstein urodził się w 1930 roku w Brześciu nad Bugiem. Zmarł w 1999 roku w Krakowie. Jest znany jako polski malarz i grafik, choć faktycznie w latach 70. przyjął obywatelstwo francuskie. Lebenstein przyznał, żartował przynajmniej w gadach, że został artystą dlatego, że nie udało mu się zostać dentystą. I że właściwie dobrze, że nie został dentystą, bo byłby bardzo krwawym dentystą. Uprawiał oryginalną odmianę malarstwa figuratywnego, łączając elementy surrealistyczne i abstrakcyjne. Jest również autorem folwarku zwierzęcego George'a Orwella oraz autorem ilustracji do kilku ksiąg biblijnych, m.in. do Księgi Genezis, Księgi Hioba i Apokalipsy Świętego Jana. Stworzył również cykl witraży oraz grafik. Poza tym, co być może dla niektórych zaskakujące, tworzył pejzaże miejskie, szczególnie w tej pierwszej fazie twórczości. Natomiast znany jest faktycznie z przedstawień takich poetyckich transpozycji figury ludzkiej oraz z pełnego ekspresji malarstwa, takiego fantastyczno-symbolicznego z motywami zwierzęcymi. To chyba najbardziej rozpowszechniona twórczość. Był absolwentem Państwowego Liceum Artystycznego w Warszawie. Studiował w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem znanego artysty, znanego malarza, kolorysty Artura Nachta-Samborskiego i zadebiutował w warszawskim Arsenale w 1955 roku. Rok później dołączył do Teatru Tarczyńskiej, który był prowadzony w mieszkaniu Mirona Białoszewskiego przez samego zresztą Mirona Białoszewskiego. Warto zaznaczyć, że Miron Białoszewski był przez lata najbliższym przyjacielem Lebensteina. I to właśnie w tym teatrze, w mieszkaniu Mirona Białoszewskiego odbyła się pierwsza indywidualna wystawa artysty. W 1959 roku otrzymał Grand Prix na pierwszym Biennale Młodych w Paryżu, co jest nie lada osiągnięciem i właśnie od tego roku pozostał w Paryżu. W 1971 zdecydował się przyjąć obywatelstwo francuskie. A w 1977 roku odbyła się jego wystawa, taka wielka właściwie wystawa, jedna z pierwszych wielkich wystaw w Polsce.
W 1976 roku został wyróżniony Nagrodą Nowojorskiej Fundacji Alfreda Jóźwiakowskiego, a w 1987 otrzymał Nagrodę Jana Cybisa. W 1992 roku odbyła się największa wystawa jego prac w Polsce, w warszawskiej Zachęcie. Warto wspomnieć, że artysta po raz pierwszy trafił do Zachęty w wieku 8 lat i wtedy podobno wymarzył sobie, aby kiedyś również pokazać swoje prace w Zachęcie, co wywołało uśmiech na twarzy jego ojca i no to marzenie wypowiedziane w dzieciństwie stało się całkiem realne. W 1998 roku prezydent Aleksander Kwaśniewski w uznaniu wybitnych osiągnięć w pracy artystycznej za zasługi dla kultury polskiej uhonorował Rubensteina krzyżem Wielkim Orderem Odrodzenia Polski. Artysta został pochowany na cmentarzu pomorskowskim, co też jest takim uhonorowaniem. Zadebiutował artystycznie w okresie pobrzycającym odwilż podczas ogólnopolskiej wystawy młodej plastyki przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi w warszawskim Arsenale. I tam pokazał skromne, nostalgiczne pejzaże przedstawiające szare przedmieścia Warszawy. Sam motyw, jak i język malarski pokazały wielką fascynację twórczością Trilla. Na polskim gruncie te poszukiwania stanowiły odrębną, bardzo samodzielną propozycję artystyczną. I ta odrębność spowodowała zachwyt jury oraz zdecydowała o tym, że to właśnie Rubensteinowi przypadła w udziale nagroda. Z samych studiów artysta nie wspominam dobrze. Warto wspomnieć o tym, że w tym czasie dominował socrealizm, w którego pozycji stał koloryzm. I ani jedno, ani drugie Rubensteinowi nie odpowiadało. Sam wypowiadał się w środowiskach krytycznych w Warszawie bardzo niedobrze, pozwolę sobie zacytować samego artysty. Środowisko artystyczne w Warszawie było jałowe, sklerotyczne zarówno od strony kontestatorów, jak i malarzy oficjalnych, wspomniał po latach. Tematyka i środki wyrazu wydumane. Martwa natura z butelką Chianti namalowana przez Cybisa to jakieś nieporozumienie. Nikt takiej plaszki na oczy nie widział. Podobno we Włoszech ludzie to pijają. Lepiej było namalować pół litra wyborowej i kwaszonego ogórka. Jan Rubensztejn, to też pokazuje sarkazm. O samej sztuce Rubensteina wypowiadał się Andrzej Osenka, pozwolę sobie zacytować te wypowiedzi. Klimat obrazu Rubensteina to chyba, najgłębiej biorąc, jakaś obsesja samotności, osaczenia, dramat bezradnej egzystencji. Przy szaleńczo ruchliwej, zdynamizowanej powierzchni płótna, postać ludzka zajmująca zawsze centralne miejsce w obrazie pozostaje napięta, wyprostowana, zastygła. Sprzeczność między barokowym kształtem, a niezmienną hieratycznością figury jest fascynująca i nie bez przyczyny przywodzi na myśl formą totemicznych idoli. Bo nowoczesne malarstwo Rubensteina ma w sobie coś archaicznego. Może umiłowanie symetrii, może bezczasowość. Jest poza tym nieco tajemnicze i magiczne. A do sztuki współczesnej sam Rubenstein miał stosunek, by rzec łagodnie, nieprzychylny. Nie lubił rozwijającej się wówczas abstrakcji geometrycznej, którą nazywał, cytuję, stylem łazienkowym, bo cytuję, miała w sobie podobny ładunek emocjonalny co glazura. No, cóż, zawsze pozostawał z boku, kontestował otoczenie, kontestował sztukę jemu współczesną. Tutaj widzimy jeden z pierwszych obrazów, nostalgiczny widok stary Rembrandtów z 1955 roku. To są właśnie te obrazy, które wywołały zachwyt żydy. I uwielbiane przeze mnie figury osiowe, są naprawdę moje ulubione cykl. Wczości Rubensteina z lat 50. Totemiczne formy, trochę gdzieś tam budzące skojarzenia z Polem Klee. Są zupełnie inne od późniejszych realizacji. Właśnie sama pracownia mieściła się na warszawskim Żoliborzu, jeszcze w tym okresie.
się polskim przy placu Wilsona. I tutaj artysta malował nocami, leżąc na podłodze i słuchając Bacha. Do twórczej aktywności dopingowała tego także własnoręcznie przyrządzona mieszanka skupionych w aptece kodeiny i kofeiny. Tańsza i zapewne skuteczniejsza od kawy. Tak eksperymentowali wówczas z Mironem Białoszewskim. I właśnie w Teatrze Osobnym w 1956 roku w niewielkim mieszkaniu na piątym piętrze kamienicy czynszowej, gdzie oprócz teatru funkcjonował także salon wystawowy, zadebiutował Levenstein. Niestety na wernisaż nie przyszedł nikt, ponieważ tego dnia na końcu ten bilet przemawiał go Lukat. Opinie o wystawie były bardzo mało przychylne. Inność i niezależność Levensteina drażniły, a w Warszawie rządzili prominenci koterie, jak mówił Levenstein, stoliki. Tak oto Levenstein wspominał środowisko warszawskie. Środowisko warszawskie, w którym żyłem, było w tym okresie zapleśniałe, a to, co ukazało się po rozluźnieniu korsetu socjalistycznego, zasklepione w starych poglądach, ocenach, hierarchii. No i wokół ten PRL-owski zapaszek, jak ja się w tym dusiłem, nie widziałam dla siebie miejsca. Spotykał się w Warszawie tylko z kilkoma osobami. Bywało, że przez długie tygodnie nie widywał absolutnie nikogo. I właściwie nie wahał się ani chwili, by przenieść się do Paryża w 1959 roku, kiedy miał niespełna 30 lat. I właśnie wygrał Biennale w Paryżu. Ten oto sposób zachwycił zachwyt. Gdy jeden z marszandów poprosił, aby napisał coś o sztuce, bo to zawsze dobrze wygląda, Levenstein odpowiedział, że zamówień na teorię nie przyjmuje. Gdy dociekliwy polski dziennikarz zapytał, czym jest dla niego ojczyzna, Levenstein odpowiedział, cytuję: zjeść proste polskie danie, napić się zimnej wódki i przycisnąć swoją dziewczynę do tapczanu. Koniec cytatu. Tu widzimy dość kontrowersyjne realizacje. Widzimy kobiety przedstawione w niezbyt pochlebny sposób i widzimy jakiś wielki ból samego artysty, jakieś bardzo trudne doświadczenie. Zresztą same tytuły wskazują na te koncepcje. Tytuł odrzucenie. I niektórzy krytycy, mówiąc o tej twórczości Levensteina, poruszają również jego życie prywatne, zaznaczając, że Krzysztof Jacysta prowadzi taki samotniczy tryb życia. Podobno był uwikłany w wieloletni romans ze starszą od siebie mężatką i odrzucony też przez, nie wiadomo, czy przez tą kobietę, czy przez inną, pogrążył się w rozpaczy. Dostrzegamy zresztą na tych realizacjach to cierpienie zadane mu przez kobietę jest również widoczne. Tak, kolejne prace, widoczny ból, widoczna rozpacz. Levenstein nie lubi towarzystwa innych artystów, chyba że pisarzy, bo z tymi spotykał się chętnie i bardzo lubi ilustrować literaturę. Jeśli chodzi o sztuki piękne, to interesowała go ta najdawniejsza, archaiczna. Po inspiracji wstępował do podziemi Louvre, gdzie eksponowana była sztuka sumeryjska i babilońska. Kontestował wystawy artystów współczesnych, sztuką nowoczesną kompletnie nie był zainteresowany, natomiast faktycznie w Muzeum Paleontologicznym czas uwielbiał spędzać, oglądając kości wymarłych zwierząt. I jeśli miał do wyboru zwiedzanie tego typu muzeów, to nigdy nie był muzea sztuki aktualnej. No widzimy kolejne realizacje pokazujące tę fascynację świata przyrody, zwierzętami. Nawet
te przedstawienia ludzi są zawsze pokazane w jakiś taki zwierzęcy sposób. Formy stworzone przez mężczyznę tak naprawdę stały się swoistymi hybrydami, samograjami. Lebenstein był konsekwentny tym poszukiwaniem do samej śmierci. Zmarł po wyczerpującej chorobie w 1999 roku i wtedy zaprzyjaźniony z nim Sławomir Mrożek tak oto podsumował śmierć artysty. Warto wspomnieć również o tym, że Mrożek nazywał Lebensteina męczennikiem swojej jednorodności spełniającym się w swoim dziele. I teraz pozwolę sobie zacytować Mrożkę. Jaś nie umarł na alkohol, na nikotynę, ani na żadną z chorób, które znaleźli w nim lekarze. Umarł na koncentrację i na konsekwencje. Myślę, że coś w tym jest. Myślę, że ten ból, ten brak pogodzenia się ze zjawiskami współczesnymi, właściwie bardzo mocno widoczne ucieczki w ten przeciwny świat zwierząt, hybryd, świat mitów. Ucieczka w jakiś sposób w przeszłość, że to zdecydowało o tym, że nie można tego artysty ignorować i ta konsekwencja działania, ten upór, zmagania się z bardzo trudną materią utorował mu miejsce wyjątkowe. I tylko podkreśla oryginalność samego artysty. Dziękuję bardzo.